Rolnicy cały czas wyjeżdżają na ulice i protestują. W piątek kilkadziesiąt traktorów i samochodów ciężarowych blokowało drogę w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. I to nie koniec, bo za kilka dni rolnicy zamierzają zorganizować duży protest w Warszawie. Paweł Jędrusik. Dziś na trasę przy lotnisku w Pyrzowicach wyjechało około 70 ciągników, które blokowały drogę 913 od trasy S1 w kierunku portu. Rolnicy po raz kolejny mówią, że ten protest nie dotyczy tylko ich. Chcemy też również do lokalnej społeczności przemówić, że to nie jest problem tylko rolników, tylko nas wszystkich, że jesteśmy karmieni syfem. W piątek rolników wspierali górnicy z Solidarności, a także myśliwi. Jesteśmy grupą ludzi, którzy wykonują bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o gospodarkę łowiecką, a nie jesteśmy niedoceniani i musimy współpracować z rolnikami i chcemy współpracować z rolnikami, ale potrzebujemy w tym pomocy, ponieważ szkody łowieckie, które od wielu, wielu lat powoduje dzika zwierzyna, są dość duże i musimy w tym wszystkim wspierać się. Postulaty rolników są ciągle te same. Sprzeciwiają się importowi taniego zboża z Ukrainy, a także narzucanemu przez Unię Europejską Zielonemu Ładowi. Przekonują, że w ostatnich latach opłacalność produkcji znacznie spadła. Niestety jest coraz gorzej i boimy się, że jeszcze kilka takich lat i niestety wszystkie te maszyny, co Państwo widzą za nami, to będą stały u komornika albo na placach bankowych, bo niestety no, nie mamy z czego już spłacać tych rat. Nie ma w ogóle opłacalności. W tym roku cały czas dopłacamy do produkcji. Jest po prostu Rolnicy twierdzą również, że jeśli rząd nie wyciągnie do nich ręki, to grozi im bankructwo. Cóż tu mówić o działalności w tym momencie? To nie jest działalność, to jest raczej wegetacja rolnictwa polskiego, co symbolizowała trumna, którą żeśmy zorganizowali na protest w Zawierciu. Po prostu polskie rolnictwo jest składzione do trumny. Kolejny protest rolnicy zapowiadają na 27 lutego i może to być największy z dotychczasowych. Ma odbyć się w Warszawie.